Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale. Ja i Pingi witamy na kanale, miało być. Dzisiaj poniedziałek, to oczywiście jak to ostatnio bywa, to dzisiaj taki trochę Windowsowy poniedziałek, ale z dużym nastawieniem na Linuxa. Kojarzycie Recall, czyli fantastyczną nową funkcję, o której mówiłem już chyba w zeszłym tygodniu, która ma Wam ułatwić wszystko i tak w ogóle to wychodzi, że to jest spy, spylogger, keylogger i w ogóle co da Polecam, jak ktoś zobaczy sobie tamten film. Słuchajcie, pojawiło się kilka m, takich, można powiedzieć, programów stworzonych przez ludzi, normalnych ludzi, które robią praktycznie dokładnie to samo. A najlepsze jest to, że programy są w wersjach open source, czyli otwarto-źródłowych. Dzisiaj pokażę wam, znaczy opowiem wam, powiem to tak, o programie, który wprowadza Windows, Windows przekreślić Recall na Linuxa. Naprawdę, gorąco zapraszam na filmik. Dla tych, którym się nie chce oglądać tamtego filmu całego, gdzie zresztą powiedziałem swoją opinię na ten temat w całości. Słuchajcie, krótki wstęp, naprawdę krótki wstęp. Pilot Plus, to ma być ta zwana sztuczna inteligencja, która będzie nam pomagać w Windowsie, tak? Przede wszystkim w Windowsie, nie przede wszystkim, tylko dla Windowsa jest to zrobione. Musi być specjalny procesor do kompletu, Snapdragon X, który dopiero wejdzie. Wszystko ma być premierowo bodajże 12 czerwca, coś takiego w okolicach czerwca, początku czerwca, tak? Już niedługo. Będzie odpalane. Ja wiem, że dzisiaj jest 8 czerwiec. Ja wiem. Nie, sorry, dzisiaj jest 10 czerwiec. W każdym razie, tak to Microsoft sobie zaprojektował i tak dalej, i tak dalej, tak? Co to jest i tak dalej, możecie również poczytać, że cyfrowe wspomnienia, że to będzie szczytywało cały Wasz ekran, że będzie co 5 sekund robić screen z Waszego ekranu, będzie to rozpoznawać, OCR i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to ma mieć specjalne wymagania: Copilot Plus, PC, bla 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 i tak dalej, w ogóle NPU do tego, czyli, ten, czyli pod sztucznej inteligencji. ale wiadomo, mamy 8 miliardów ludzi na, na, na całej naszej Ziemi, powiedzmy tak. No i ludzie lubią kombinować. I co wykombinowali? A mianowicie wykombinowali coś takiego, że da się to odpalić, da się odpalić Rekola bez NPU, bez specjalnych wymagań i bez Copilot Plus. Można to sobie od, 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 ominąć, powiem to tak. Jest taka opcja, jak najbardziej. Na normalnym procu można sobie to odpalić. Super szpiega, keylogera, no ale dobra. Te linki będą pod spodem, pod filmem, jakby ktoś był bardziej zainteresowany. Ludzie zareagowali różnie. Począwszy od paniki, przez mega złość, paru osób powiedziało: fajnie, 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 spoko. ale jedny sobie Microsoft zrobił sobie tak czarny PR, że już lepiej się nie dało. Po prostu jest masakra ogólnie na ten temat, nie? No i tak jak powiedziałem, 8 miliardów ludzi. Jeden wykombinował, że można to odpalić bez tego snabrago na X. Drugi człowiek, słuchajcie, wymyślił bo również poruszałem kwestie prywatności, kwestie włamania się na kompa na przykład, tak, czy przez przeglądarkę trojana jakiegokolwiek, bo tam wszystko oczywiście jest nie ten, nie, nie jest to szyfrowane w ogóle to co Microsoft zrobił i tak dalej, i tak dalej, nie. Słuchajcie, jakiś człowiek, Xai, tak dokładnie, zrobił narzędzie Total Recall. Total Recall to jest oczywiście film z lat 90. z panem Schwarzeneggerem, bardzo dobry film zresztą, science fiction. Słuchajcie, i gość tutaj opracował oprogramowanie. Jest ono dostępne na GitHubie, gdzie po prostu można sobie normalnie te wszystkie dane zdalnie odczytać. Po prostu zrobił tutaj HK, bo można powiedzieć to w ten sposób. Dotarcie do bazy danych, przeczytanie całej bazy danych to jest jakieś dwie sekundy. Nie tak. temat o Total Recall, nie temat o regal dokładnie. Tylko dzisiaj temat o przede wszystkim chodzi tutaj mi o tak zwany program, który nazywa się Open Recall, bo to jest to, o czym dzisiaj będę mówił przynajmniej tak. Nie udało mi się tego niestety odpalić normalnie na kompie. Chciałem na debianie to odpalić na PMC. Jakieś tam błędy wyskakują. Mi akurat nie ruszyło paru redaktorom, się udało podobno. Open Recall, co to daje? Po pierwsze, jest to. Robi to dokładnie to samo, albo prawie dokładnie to samo, co to cudo Microsoftu, tylko że chodzi na wszystkim, chodzi na Windowsie, chodzi na MacOSie i chodzi na Linuxie, tak możecie sobie Keylogera, takiego Screen grabera wrzucić do siebie i to będzie mieliło AI, offline i to będzie działać na Linuxie, jeżeli to. Się... Ktoś chce coś takiego, już widzę komentarze pod tym filmem. O, że kurde. W każdym razie, słuchajcie, jest mega plus, że jest to pełny kod źródłowy. Jest to kod otwarty na GitHubie, każdy to może przejrzeć. Zaraz krzykacze zlecą się, ale co ja nie będę, ja nie wiem, ja nie zaufam i tak dalej. Ty nie musisz. Ludzi jest dużo, milionów użytkowników komputera, i oprogramowanie tego typu na pewno zostało przejrzane dokładnie przez profesjonalnych koderów. I, i jeżeli by było coś nie tak, to ten gość już by poleciał z, wielkim, z wielką jazdą. Stare mi koty zaczynają znowu szaleć. I, I gdyby coś było cokolwiek nie tak, to by to od razu wiadomo, że go zgnoli i tak dalej. A nawet są jakieś tam opinie pozytywne. Ja nie mówię, że już na Linuxie, tak, ale, ale ogólnie są, tak. Słuchajcie, co to w ogóle nam tutaj umożliwia? Zaraz przejdziemy sobie na jego gitHub, bo potem będzie jeszcze weselej. Proszę bardzo, nazywa się od Open Recall. Słuchajcie, robi dokładnie to samo, tak? Czyli również robi skrina co jakiś tam, co 5 sekund bodajże z waszego ekranu na przykład Linuxowego. Sztuczna inteligencja, ale to jest robione jakoś inaczej, albo na procesorze, albo na, na karcie grafiki. Nie jest to opisane dokładnie. Jak to jest ogarnięte? Przynajmniej nie znalazłem informacji o tym. W każdym razie wszystko jest zrobione offline, całkowicie. Microsoft też mówi, że podobne jest offline, ale tam się okazuje, że jedna część, część rzeczy ląduje w ich chmurze, żeby to rozpoznać. No dobra, ale to, to ten program akurat, ten Open recal, robi to wszystko offline na waszym kąpie, łącznie z OCR-em, tak? Czyli z czytywaniem po prostu tekstu i zamienieniem go na, na coś tam innego. Nie chodzi tutaj o to, że jest możliwość na przykład wyszukiwania semantycznego, tak jak u Microsoftu, tak? Czyli wpisujesz... Y Powiedz mi, kiedy, nie wiem, widziałem swoją babcię, albo kiedy napisałem jakieś słowo, tak? Nie musisz dokładnie pisać, tylko wystarczy semantycznie to opisać. Nie tak byś z człowiekiem rozmawiał, plus minus, mniej więcej. Przyglądam sobie to fakul, ale tu nic nie ma, niestety. Nie ma napisane dokładnie, jak on to robi, tak? Yy, minusem tego rozwiązania jeszcze jest to, że tak samo jak prawdziwy recall, znaczy prawdziwy, oryginalny recall z Microsoftu, yy, te wszystkie dane, te, które są zapisywane i bodajże Open Recall nie korzysta z MySQLa, przy okazji żadnej bazy danych. To jest wszystko w Pythonie napisane, żeby było śmieszniej, tak? W każdym razie, jak na razie, w wersji to 0.4. Jest tutaj temat, że wszystko jest niestety dalej otwartym tekstem zrobione, ale to gość, po, znaczy przepraszam, deweloper powiedział, y, że będzie to zabezpieczone jak najbardziej. Nie tylko w jeden sposób, tylko na kilka sposobów. Tutaj mamy demko, mamy demko, zobaczmy sobie to. Nie wiem na czym to jest odpalone, czy na Linuxie czy nie, ale to nie ma znaczenia. Wszystko się robi przedlądarce, to jest w tej zrobione tak że nie ma osobnego GUI, tylko po prostu po zainstalowaniu tego softu, po jego uruchomieniu, przechodzicie sobie na, na localhost, jakiś tam adres localhost, nie pamiętam jeszcze jaki tam numer, wszystkie jest na Githubie opisane. I temat, nam, i jest to po prostu, się obsługuje to w przeglądarce, popatrzmy sobie tutaj na to. Dokładnie tak to w tej chwili jest zrobione, to jest jednak pierwsza prosta wersja chyba dopiero tego, tak? Więc na, na to, co człowiek tutaj wykombinował, powiem w ten sposób, to naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie ogarnięte. Zrobił to jeden człowiek, tak? Załóżmy, a nie, a nie całe, całe, całe olbrzymia korporacja, która to zepsuła troszeczkę, delikatnie mówiąc, tak, no, jakaś taka prezentacja jest. No, no, niby tam ludzie, tak jak mówię, tego używają. Znaczy, próbują używać, jednym chodzi, innym nie chodzi, mi jak taka mówiłem, nie ja akurat nie chodzi. Ale jeżeli człowiek to rozwinie, to będzie to miało ręce i nogi. Kolejna rzecz, wiadomo, że są tutaj problemy, tak. Dobrze, że ludzie to zgłaszają, bo naprawdę jest Open Record 05, bla, bla bla, 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 i to już 05 wyszła wersja. To chyba dzisiaj nawet. Dwie godziny temu jest otwarta, czyli nówka 05, ja słyszałem wersję 04, nie? Tak to wygląda. W każdym razie, jak oni się zaczną tutaj ogarniać w tym temacie. Wprowadzą być może jakieś tam filtracje i tak dalej, i tak dalej, czego Microsoft nie zrobił od razu. No to kurde, to może być naprawdę fajna, fajna rzecz. tak. Słuchajcie, Open Recall nie jest jedyną alternatywą, bo naprawdę, tak jak będziemy, jest 8 miliardów ludzi około na świecie i, i wiecie, co się zaczęło dziać? Po, zaczęły powstawać forki. Tu jest jakiś to not, not write tu jest. Przejdźmy sobie w ten sposób. Nazywacie no, się to Recall. Gość następny stworzył to jakieś dwa tygodnie temu. Też w Pythonie to napisał i tylko dla Linuxa taki jakiś projekt. Czy to chodzi też, nie wiem, nie ma chyba GUI nawet. A jakieś GUI niby tu jest, ale nic tutaj nie jest, nie jest pokazane. Dla samego Windowsa też powstały Forkier najbardziej. Tu jest jakieś history Recall. Tutaj jest Re recall P POC for Open Source Implementation Microsoft Recall, więc po prostu głowa mała, około dwóch tygodni temu, następny ktoś to napisał tutaj, nie kolejna rzecz. Jak ktoś chce się tym pobawić, to nie ma najmniejszego problemu, być sobie na Githuba i to skompilować. Ciekaw jestem w ogóle, kto pierwszy się na to rzuci w Linuxie, kto będzie miał odwagę, pewnie Fedora. Nie no, Ubuntu albo Fedora, albo jakiś kurde inny deweloper, który forki robi i tak dalej, i tak dalej. Wprowadzi REG Recall do Linuxa, ja jestem pierwszy i tak dalej. Więc może być naprawdę kurde wesoło, tych forków jest coraz więcej. Poparcie się, tego jest naprawdę już sporo, re -re jest nawet ten Recall Remover, tak. I są jakieś skrypty do usuwania, no bo tutaj wiadomo, że się szuka rzeczy z Recall związanych, więc wyszukuję wszystko. Trzy albo cztery rekole są dostępne, nie? Więc, więc naprawdę no, zaczyna się robić bardzo wesoło. Z tego co patrzyłem tutaj po tym gicie, to ten Open Rekal jest najbardziej rozwinięty, najbardziej ogarnięty i ma, jest. No, jego głównie opisują w portalach, w dużych portalach, autentycznie, bo jest to po prostu i w Neowinie, i w wielu innych portalach mm, opisywane. I myślę, że jeżeli gość ten program pociągnie jakoś w miarę dobry sposób, dojdą do niego jakieś deweloperzy i ci goście będą myśleć nad tym, co robią, to również wielu widzów pisało mi w poprzednim filmie w komentarzach, nie? że to w pewien sposób ma ręce i nogi, ale sposób, w jaki to wykonał Microsoft, to jest koszmar, po prostu pierowy koszmar, koszmar prywatności i wiele, wiele innych rzeczy, tak? Gdzieś tam czytałem, chyba na którymś polskim portalu, że Microsoft podobno ma to wyłączyć tą funkcję standardowo, czyli użytkownik sobie sam to włączy, ale też nie jest powiedziane, że wiadomo jak Windows się wygląda. Wy sobie włączycie telemetrię, włączacie sobie skrypty szpiegujące, inne dziwne rzeczy. Zrobicie jeden piękny update i wszystko po update jest zresetowane, łącznie z dźwiękiem i wszystko działa z powrotem, tak, bo to jest Microsoft update i nie wiadomo nie jest powiedziane, że po update'cie się nagle ten rekord może sobie włączyć, bo tak, może to być przypadek, a może nie być przypadek i, i ja wiem, teoria spiskowa całkowita, okej, okay, spoko, nie? No, ale, ale kurde, ciągle mnie zastanawia jak można prowadzić tak wielką korporację i zrobić tak, kryty, do, tak krytyński pomysł, znaczy może sam pomysł jest dobry, ale jego wykonanie to jest dramat, po prostu... Dlaczego tylu menedżerów, tylu, pewnie tam filo, nie filozofów, tylko psychologów, czy cholera wie, od czego tam jeszcze jest, że oni tego nie wyłapali, że, że to jest po prostu szpiegostwo. Może ich tam nakręcili, nie wiem, kurde, ale, ale to jest po prostu. No jeden, jeden, z wieki w Microsoftu, jaki sobie zrobili ogólnie tutaj teraz ten. No w każdym razie powiem jedno, tak, jeżeli do, do to, co już powiedziałem w poprzednim filmie, powoli kończąc już ten temat na dzisiaj, że jeżeli coś takiego zostałoby wprowadzone do tej dystrybucji, którą teraz używam, czyli OpenSource Lib 15.6, to ta dystrybucja już u mnie nie istnieje i każda, która by to miała wbudowane, po prostu nie istnieje. Bo ja nie zamierzam mieć tutaj czegoś, co będzie mi sobie patrzeć nawet nie przez ramię, tylko po prostu centralnie w to, co ja robię, przetwarzać to i tak dalej, i tak dalej. Ja nie jestem naprawdę jakimś guru prywatności, security i, i nie wiadomo co jeszcze. Mogę używać za mnie tego softu, o czym bardzo dobrze wiecie, nie? Ale, ale są granice. Są naprawdę, kurde, granice, które się nie powinno przekraczać. Nawet po to, żeby jeszcze bardziej zleniwić ludzi, bo to jest po prostu czyste lenistwo. Nie? My, mózg, nasz mózg jest u mnie tak zbudowany, przecież nasza podświadomość jest magnetofon. Na, nagrywa wszystko, po prostu wszystko, co się dzieje. Nawet wy tego nie rejestrujemy, oczami, załóżmy, a to jest zapisane w podświadomości. To są fakty naukowe, to nie jest teoria spiskowa, nie? Tylko wy nie macie, ja też nie mamy do tego dostępu bezpośrednio. Mamy to jako urywki pamięci, nie? Gdyby. My, są ludzie przecież, którzy mają na przykład pamięć fotograficzną, tak? Kurde, no to no są, pewnie że są, nie? W każdym razie y, takie, takie ułatwienia, takie dodawanie tego wszystkiego powoduje, że człowiek jeszcze bardziej przestaje myśleć, że robi się takim cholernym zombie z telefonikiem i, albo okularami VR i, i to jest koniec, nie? Do tego ten świat dąży. Ludziom to pasuje, bo, bo jest wygodnie, fajnie. Nie? Dobra, poniosło mnie trochę. Słuchajcie, kończymy. Krótki filmik w miarę. Mere? E, w miarę da się przeżyć. Krótki filmik, pogadałem trochę. Yy, zapraszam, oczywiście. Sekcja komentarzy jest dla was, dla was najbardziej. Nie? Yy, co o tym sobie myślicie? Yy, czy, czy taka funkcja ewentualnie nie wciśnięta na hama, tak jak to Microsoft robi, czy, czy w sposób, jaki to Microsoft zrobił. Yy, czy taka funkcja miałaby dla was jakąkolwiek pożyteczną rzecz załóżmy, tak? W tym naszym kochanym pingwinie. Bierzcie pod uwagę jeszcze to, że sam Pingwin jest mega zabezpieczony. Wayland to już nie mówię, bo Wayland przecież wymaga dostępu, kurde, do, do kamery, do screenu, osobne wyrażenie zgody. Więc co, co, co 5 sekund macie wyrazić zgodę na, na ten zrobienie screena? A wiem udzielenie na stałe, udzielenie na stałe. No nic fajnie, no, no taki taki poniedziałkowy i Windowsowy, Linuxowy, grekalowo, kurde, ja. Dobra, kończymy. Dzięki, dzięki za oglądanie dzięki za łapki, za całe tam wsparcie i tak dalej, tak dalej. Popiszcie sobie, jak macie ochotę przy okazji. I zobaczymy się w następnym filmie już niedługo. Myślę, że coś ciekawego będę dla Was miał. Miał, miał. Trzymajcie się, gorąco pozdrawiam. Bartek z kanału Świat Linuxa. Cześć.